Żadna dzielnica nie była tak muzykalna jak czerniaków. Zbieraliśmy się często grupami. Graliśmy, śpiewaliśmy. Stojąc na ulicy na jednym rogu stała cała grupa chłopaków. Gdzieś w pobliżu kręciły się dziewczęta. W pewnym momencie doklepywało to wszystko do siebie. No i padało pytanie, co robimy? No idziemy gdzieś na spacer, ładna pogoda, więc gdzie? Wtedy wybieraliśmy się bądź na forta szosą wilanowską, spacer, bądź też na łąki podwierzbno. A często wieczorem, szczególnie wieczorami, wybieraliśmy się na spacer pod choinkę. Mało kto wiedział o tym, co to była choinka. Choinka to po prostu radiostacja na służewcu. Dlatego, że maszt oświetlony czerwonymi lampkami na różnych wysokościach, nazwaliśmy to choinką. Kiedy już padało hasło, że idziemy na spacer, każdy skoczył do domu po swojego grata. Za chwilę wychodziliśmy z instrumentami. I całą grupą, dziewczęta, chłopcy, spacerkiem wolno szliśmy. No więc jeśli to było pod Choinkę, to albo gdzieś ulicą, powiedzmy, dolną do Puławskiej i dalej już na Służewiec, albo też przez Łąki na Wierzbnie, przez Park Giżyckiego już wychodziliśmy wtedy na Wierzbno i dalej pod Choinkę. Tam siadaliśmy sobie na trawie z boku przy szosie, wtedy graliśmy, śpiewaliśmy piosenki. Fabrykantka to jest kobieta, która pracowała w fabryce a przeważnie pracowały za marne grosze, za marne pieniądze. Um, uposażenie ich było dużo mniejsze, aniżeli mężczyzn, mimo chociażby nawet wykonywały tą samą pracę. Niektórzy mówią, że to jest tak zwana siekierkowska piosenka. No siekierki, czyli jak u nas popularnie na dzielnicy nazywano toporki, to również część wchodząca w skład całości dzielnicy Czerniaków. Kiedy miałem 14 lat, zacząłem się uczyć grać na mandolinie. No a jeśli chodzi o piosenki, to te piosenki jak one się rodziły, ja sam nie wiem, jak one się rodziły. Przechodziły od jednego do drugiego. Kolega śpiewał, ja się nauczyłem od kolegi. Ode mnie nauczył się ktoś inny, kto jeszcze tego nie znał. Czy kiedy już powiedzmy miałem te lat 20 czy 21 ktoś początkujący jakiś grajek, co zaczynał się uczyć grać na gitarze czy też na mandolinie, doklepewał do ferajny tych starszych. On od nas się uczył, od tamtego uczyli się następni. W ten sposób wiele piosenek zdobyłem od ludzi już starszych, wtedy kiedy ja miałem powiedzmy lat 18, 17. Inni grający na gitarach czy mandolinach, banżolach mieli już po lat 30, 40. Ci śpiewali pewne piosenki, od nich się uczono. Kto ich tworzył, do chwili obecnej prawdopodobnie nikt nie wie. Żeby się zabawić, no też trzeba było mieć okazję. Wtedy ferajna, która tak blisko z sobą żyła, dziewczęta, chłopcy, robili różne potańcówki prywatki w mieszkaniach, no bo znali się na dzielnicy prawie wszyscy. No chyba, że to z odległych krańców dzielnicy, to już może niektórzy się nie znali, ale były miejsca na dzielnicy takie, gdzie było rendezvous całej dzielnicy. Takim miejscem letnią porą był Park Średzki gdzie były otwarte zabawy prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Belwederu Czerniakowa, Sielc i Siekierek. No, główną atrakcją tego parku właśnie był deptak, czyli sala tańca, więc tam schodziła się cała ferajna dzielnicy. Często wieczorem w mieszkaniu robiło się prywatkę przy kieliszku wódki. Było przecież, większość domów na Czerniakowie nie posiadało światła. Wobec tego niemożliwość było mieć radio normalne, żeby prawda, tańczyć z muzyki z radia. Dlatego zawsze na taką zabawę przychodziło dwóch, trzech kolegów z instrumentami. Instrumenty to przeważnie banjo, gitara, skrzypce. I wtedy jedni grali, inni się bawili. Na przykład dzisiejszy Czerniaków absolutnie niczym nie przypomina poprzedniego Czerniakowe. Ulice, które kiedyś nie miały światła, nie miały bruków, nie miały kanalizacji, nie miały wody. Dzisiaj piękne ulice, neonowe oświetlenie, asfalt, budki ruchu, budki telefoniczne. Na dzielnicy mieszka jeszcze dość dużo mieszkańców poprzedniego Czerniakowa, no ale oni nikt się tam i nie widzi, i nie słyszy. Każdy pracuje uczciwie, zarabia, wychowuje swoje dzieci. U Pasternaka weselisko, calutki bugaj poruszony. Antek Pasternak z Mańki Rosu ma zrobić dziś kawałek żony. On ma włos, rudy, chudą gębę, a ciągle mu dolna szczęka lata. Ona za to ma małe krzywe ślipki, przy troszkę troszkę jeździobata. Właśnie Pasternak krzyknie głośno, lu, niechże tu szanowna granda siądzie. Przy każdej kuchcie jeden frajer, no to ta każdemu bliżej będzie. Więc siadł przy florce zezowatej Antoni Garbus, rezerwista, przy grubej majce ptyś maglarce staś kancia, ścienki niczem A gdy już tak każdy w swoje mięsiwo był zaopatrzony, siadł na naczelnym miejscu, pasternach, z boku swojej żony. No jazda, panowie, brać się za gaz. Miętowa, pieprzowa, cytrynowa zdrowie. Dobrze zdrowie, ale czyje zdrowie? No moje zdrowie, do no wielki, anielki. A przepraszam, a panna Florentyncia na co się wypuściła? Może na żeberko? Nie, ja to wolałabym ciche. A tam w drugim końcu stołu flirtuje sobie młoda para. Zajęci szepczą słówka, aż okiem ruga ciotka stara. A gdzie to panna Felicja była wczoraj? Jako kochana ciotyczko, nigdzie, tylko w teatrze. No i cóż tam dawali? Nic nie dawali, tylko ja im dałam sześć złotych z groszami. No ale nie o to się pytam, tylko co grali. A, no to operę. No ale mów, że jaką. Lucja zlazła z muru. No i ładnie było? O, kochana cioteczko, w tę stronę to było ładnie, ale z powrotem to deszcz padał. Tam znowu panna Florka, zapytuje Teodorka, u którego taka wada, że się ej, o, jąka kiedy gada. Wiesz pan, panie Teodorze, jak ten taniec zmęczyć może? W tańcu czuję się jak w niebie, że nie mogę przyjść do siebie. Na to pan Teodor skromnie, no, no to przyjdź, frajerka do mnie. Po gęsto krążących kolejkach gościom zaczęło się korzyć szczupryn. Wreszcie jeden z biesiadników o mocno wykroch malonym półkoszulku i zwietrzałych nogach wstał i zaczyna mniej więcej tak. No, ja mogę państwa tylko zapewnić, że wesele się udało. Odbyło się tak jak potrzeba, bez interwencji policji, pogotowia, awantury nie było, a państwo młodzi żyli długo i szczęśliwie. Na dzielnicy istniały dwa środowiska, mimo że ci ludzie byli wychowani w tych samych warunkach, w jednych domach, na jednych ulicach, jednakże jedni szli na drogę przestępstwa, to była mniejszość, nieliczni, tych nawet u nas na dzielnicy nazywano, że to są szumowiny, ludzie solidni, uczciwi, starali się od nich jak najbardziej separować, nie mieć z nimi kontaktu, a druga ferajna, to była młodzież, która pracowała w fabrykach, uczyła się w szkołach zawodowych. Zupełnie solidni, porządni ludzie. Przecież ja również pracowałem w fabryce, chodziłem do szkoły zawodowej, uczyłem się, prawda, brałem udział w sportach, trenowałem zapaśnictwo. Wielu z naszych kolegów grało w piłkę nożną, kluby sportowe te dzikie były. Także taka zabawa w zasadzie nigdy się nie kończyła interwencji policji, taka nasza. No a tam jak się bawiła już ta granda, taka zdecydowana, te, te szumowiny, no to ja w takich zabawach udział nie brałem. Tango Szemrane to jest y, tango, którego akcja odbywa się w kawiarni. Na Czerniakowie, na Wójtówce również mieliśmy kawiarnię. No ale w tej kawiarni można było wszystko dostać prócz kawy. Więc można było sprzedać tryfny towar, prawda, znaczy kradziony y, za wódkę, za spirytus, za monetę. Można było się dobrze upić, y, pijąc z butelki od oranżady. A kawa? Nigdy nie widziałem, żeby tam ktośkolwiek pił kawę. No, różnica między Czerniakowem a innymi dzielnicami była, że jeśli ktoś obcy zapuścił się w nieswoją dzielnicę, to mógł dostać i po krzyżu nieźle. Natomiast na Czerniakowie nigdy nie słyszałem, żeby zaczepiono na ulicy kogoś tylko dlatego, że tam przyszedł, czy przyszedł do kogoś, czy też przychodził do jakiejś panienki z dzielnicy. Przed wojną wódkę można było dostać o każdej czasie, każdego dnia, o pierwszej w nocy, z pierwszego na drugi dzień świąt w sklepach prywatnych od tyłu, a kupowało się tylko wtedy, znaczy, zależne to było od tego, czy ktoś miał w kieszeni odpowiednią ilość współczynnika tarcia, jak niektórzy popularnie nazywają monetę. Normalnym obrazkiem warszawskiej ulicy przed wojną byli ci handlujący na ulicach. Poza handlarzami jeszcze operowali po ulicach ci kombinatorzy, cwaniaki, co to naciągali naiwnych. W trzy karty, czy para, nie para, para, nie para, prawda, Albo góra, dół, panowie, góra, dół. No więc jak wyglądał taki krzyk, jeśli było te góra dół. Tam rzucało się kości, prawda? Pewne numery u góry, pewne na dole. Siódemka w środku, która płaciła potrójnie. I taki facet wrzeszczał: Za 5, 25, za 10, 50, za 52, 50, za złoty 5 złotych. Góra, dół, panowie, góra, dół. Za siódemkę potrójnie płacę. Za 5, 25, za 10, 50, za 52, 50, za złoty 5 złotych. Dalej sobie stoi facet z kółkiem szczęścia, na którym rozłożone są tabliczki czekolady, cukierki, jakieś figurki, kogucik na patyku, który obraca się w kółko, no i taki znów zachwala swój interes, krzycząc. Tu można grać i wygrać. Dziesięć groszy stawka, przyjemna zabawka. Dziesięć groszy nie majątek, lecz wielka zasada, bo każdy na miejscu swoje szczęście zbada. Kto ma żonę, kręci w jedną stronę. Kto nie ma żony, we wszystkie strony. I trąć panna kogutka w ogonek, a wygra złoty pierścionek. Dziesięć groszy stawka przyjemna zabawka. Tu można grać i wygrać. A na rogu ulicy stoi facet z kupą grzebieni w ręku i zachwala swój towar. Wielki wybór grzebieni, co w sklepie złoty umie tylko dwadzieścia groszy. Prawdziwe, rogowe grzebienie co w sklepie złoty umie tylko dwadzieścia groszy. Przychodzi facet i pyta się panie co to jest rogowy grzebień. No jak nie widzisz pentaku, że na rogu sprzedaje? A obok w koszu inny sprzedaje towar kulturalny, książki. Wielki wybór książek, co w sklepie pięć złotych umie tylko jeden złoty. Książki dla rządu jak pieniądz, gorączka złota i inne. Pouczające książki dla dzieci i młodzieży jak pitigryli, kiribiri i inne. Wielki wybór książek, co w sklepie pięć złotych umie tylko jeden złoty przychodzi paniusia i prosi książeczkę mogę pani służyć kiplinga a czy świeżo wędzony i proszę kobieta nie umie odróżnić kiplinga od piklinga wielki wybór książek co w sklepie pięć złotych umie tylko jeden złoty przychodzi paniusia i prosi coś do łóżka mogę pani służyć pana Tadeusza no to mało no to trzech muszkieterów. ona mówi że i mało czterech zlegi Ja jeszcze mało dziesięciu z pawiaka ona mówi, że jej mało, co za za łeb się biorę, ale baba i 40 rozbójników. Ona mówi, że jej jeszcze mało. No to mogę pani służyć tylko legionem ulicy. Wielki wybór książek co w sklepie pięć złotych, umie tylko jeden złotych. A jeszcze inny na rozłożonym stoliku ma od razu kilka różnych produktów, różny asortyment towarów. W koło, jak zwykle przy takim, który potrafi robić dobry krzyk, yy, tłoczy się kupa dzieci. No i woła. Idzie dziecko ulicą i płacze, czego płaczesz, dziecino, bo się plama zrobiła. Nie płacz, dziecko, matko nie bij dziecka. Bierzemy to to buteleczkę, polewamy plamę oto płynem. Raz, dwa i plamy już nie ma. A taka buteleczka nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko jedne dwadzieścia gro kosztuje. Dzieci nie pchajta się. Co się na co się na trudziem, koszulę pomniem, krawatkie z brudziem. A dlaczego? Bo przyrządu właściwego nie posiadamy. A w tym celu zakładamy krawatę na te dane automatę. Pociągamy raz i drugi i krawat leży jak kurami. A taka automata nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko jedne dwadzieścia gro kosztuje. Dzieci nie pchajta się. Szła kobita do tramwaju troczki jej się rozwiązali. Pod tramwaj wleciała nogę straciła. A dlaczego? Bo nie u nas troczki kupiła. A nasze troczki, amerykańskie, uniwersalne, można ciągnąć, można szarpać, można się nawet na nich powiesić. A takie troczki, nie złoty, nie dwa, nie trzy, tylko jedne, dwadzieścia gros kosztują. Dzieci nie pchajta się. Więc na dzielnicy były również dwie kategorie ludzi. Byli właśnie ci, którzy pracowali. Więc to wszystko nygosy, szuraki, prawda? Ale grzeczne. No i druga kategoria, których raczej była mniejszość, to ci, których dzielnica wykoleiła. Warunki, w jakich się znajdowali. Bo ci sami ludzie, nawet ci wykolejeni uprzednio, Dziś obserwujemy, że każdy, bo założył rodzinę, pracuje, prawda, wychowuje jak się należy uczciwie swoje dzieci, żeby nie musiały żyć tak, jak myśmy żyli. Do Felkowej na rybaka goście walą się we frakach, fest chłopaczki, z damy, każda solo, bo bez mamy. Orkiestranci pierwszej klasy, rzędowa, klarnet, basy, antygarbustem potrzyma, w pedałówkę nogą dyma. Wedle jadła trzy półmichy, jest golonka, bigos, kichy, można podjeść, proszę, śmiało, aż się będzie... Odbijało, a dla damów dla chłody, No to kubeł zimnej z lodem wody Już zabawa, gość się patrzy Polka z biglem, walec na trzy Modne tango, lepszym ruchem Troszkę nogą, resztę brzuchem I zaczęła się zabawa taka dasza, Z życiem, klawa, wujul sunie Z mańką zator, przy nich Antoś, Regulator, gdy się bractwo tak walcuje Z elektryką coś się psuje Zaraz punktów zasłydamy Hehe, to dla bójdy my się znamy więc do felki maniek skoczył I ją gwizdnął między oczy. Onią ją grzebnął grabą w lipa. Już jej dosyć, ledwie zipa. Na podłogę lecą damskie loki nowe, kłyczonowe, Zrobiła się chryja cała, Aż trzyma na orkiestra grać przestała. No i nasza taka klawa, wesoła, Zabawa z życiem skończyła się mordobiciem. Tasiemka. No to już trzeba dodać tata tasiemka, Bo starzy warszawiacy Pamiętają tą postać, Taty tasiemki. To był, prawda, bojowiec, miał swoją bandę, terroryzował cały kercelak. Haracz zbierał od wszystkich tych budkarzy. No jeśli się nie mylę, jeśli pamiętam jeszcze, to on się nazywał Siemiątkowski. Każdy dom tworzył różne środowisko, różnych ludzi. Było tak, że obok siebie sąsiedzi. W jednym mieszkaniu mieszkała rodzina złodziejska, złodzieje, a obok mieszkali policjanci. Mieszkali bezrobotni, mieszkali pracujący. Ci ludzie żyli razem w jednym środowisku, w jednym domu, na jednej ulicy. I wtedy, kiedy już ktoś wszedł na drogę przestępstwa, no to już tą drogą brnął dalej, bo zawsze przyszło wreszcie także, że znów go zamykali, znów wyrok recydywista, gdy inni sąsiad obok, kolega z tego samego domu przejdziwi, pracując w fabryce, wychodził na porządnego człowieka, ale znów nigdy nie było wiadomo, gdzie, w jaką sytuację może się wplątać zupełnie niechcący. Większość tych piosenek, ja bym powiedział, że nawet wszystkie te piosenki, które opiewają życie przestępców, tych, którzy skończyli w więzieniu czy wyrokiem śmierci, rodziły się w więzieniach. Co będę mówił? Zaśpiewam jedną z takich piosenek. Zdankiewicz to przecież postać autentyczna. Wywieziony, o ile wiem, na Syberię. Uciekł stamtąd i przed wojną, krótko przed wojną, drugą wojną światową, zmarł. A do wojny kręcił się po kercelaku warszawskim, nawet o tym mówią, że założył jakąś szkołę złodziejską. Na dzielnicy nie okradano ludzi biedniejszych. Nigdy nie słyszałem, żeby okradziono kogoś z tego samego środowiska, z którego wywodzili się i w którym żyli przestępcy. Natomiast istniał wieczny konflikt miasto i przedmieście. Konflikt i antagonistyczne nastawienie ludzi przedmieścia do tych, którzy żyli w luksusowych warunkach w Śródmieściu. Jako ciekawostkę mogę podać na przykład taki przypadek, że kiedyś początkujący złodziej kieszonkowy w tramwaju okradł adwokata. Adwokata, który często na sprawach bronił złodziei, a nawet jak który nie miał pieniędzy, to bronił ich według taryfy ulgowej, a nawet i bezinteresownie. No więc starzy złodzieje, którzy w portfelu zobaczyli fotografię i dowód, kto został okradziony, odesłali portfel adwokatowi z przeproszeniem i wyjaśnieniem, że zrobił to ktoś, kto go nie znał i kto nie wiedział. Kim on był, ten, którego on okradał. Jeśli śpiewam te piosenki, chcę pokazać warunki społeczne istniejące przed wojną, warunki, które potworzyły jak gdyby getta, do których zepchnięto ludzi w najgorsze warunki bytowania. A tam, gdzie są ciężkie warunki, tam zawsze rodzi się przestępczość. Dimitora to nie tylko złodziejski sąd. Ludzie nie mieli zaufania do istniejących praw, dlatego że przeważnie byli krzywdzeni przez te prawo. I wtedy dintoira decydowała o tym, kogo należy ukarać. No i kary za rzeczy poważne, były nawet kary aż włącznie do kary śmierci. Były takie sytuacje, że inny za innego poszedł siedzieć, kogoś innego posądzono. A że zasada była, że kapować nie wolno, to taki bronił się, jak mógł, ale nie wydał, chociaż wiedział, kto to przestępstwo dokonał. I wtedy dintoira decydowała, że ten, który dokonał przestępstwa, musi łożyć pewne sumy na utrzymanie rodziny tego, który za niego poszedł siedzieć. Ci najmądrzejsi, najstarsi, starzy wyrokowcy, ci, którzy znali już życie więzienne doskonale, życie na dzielnicy, ci decydowali o karze grupowo, zbiorowo, kolektywnie, jak bym to nazwał. No więc Kat Maciejewski był tym właściwym kadem, a pomocnikami był Braun i Jankowski. No i później, o ile ja pamiętam, dokładnie sobie nie przypominam, wiem, że jakiś czas, kiedy już Maciejowskiego nie było, to Braun był katem, i przez pewien czas tym katem głównym był Jankowski. Przypomniała mi się pewna historia jeszcze przedokupacyjna, gdy w 1938 roku, bodajże w sierpniu, gościł w Warszawie Gering. Znajdowałem się wtedy w alejach ujazdowskich tuż przy rogu Pięknej, więc słupy. Z latarnie ubrane standardami flagami polskimi, niemieckimi, no i co 10 metrów po jednej i po drugiej stronie ulicy granatowy policjant, grupki ludzi. No, Stanąłem przy rogu i tak popatrzyłem: patrzcie, przedstawiciel zaprzyjaźnionego państwa przyjeżdża. Popatrzcie, jak to go pilnują. Przecież jak go będę chciał zabić, to kamieniem rzucę i tak zabiję. I w tym momencie trącił mnie facet z boku, pokazał z ręki znaczek i chodź pan ze mną. Poszliśmy w piękną ulicę, wylegitymował. No ale popatrzył, popatrzył i mówi proszę pana, pan jest młody, ja pana puszczę. Ale drugi raz niech pan zawsze uważa, co pan mówił, pan nigdy nie wie, kto pana słucha. No i stało się dobrze, że mnie wypuścił, bo gdyby przypadkiem spróbował zatrzymać, dowiedziałby się, że mój tata też już był notowany, no to już by połączyli. Tata, synek już znalazł się również w rejestrze y, tych na indeksie. Kiedy ta piosenka powstała, tego nie wiem. No bo sam jestem urodzony w roku 1918, bo piosenka ta niech żyje wojna, śpiewana była w okresie międzywojennym, zresztą do samej wojny, no za piosenkę tą prawda, brano na przechowanie, także śpiewało się tylko w zamkniętym gronie, a nigdy oficjalnie. No piosenka ta w sposób satyryczny realnie rozprawia się z samym zagadnieniem wojny. Więc wrzesień i tuż po upadku Warszawy, poza zaprzestaniu działań wojennych, to pamiętam, żołnierze wracali z frontu. Czy to zawsze byli żołnierze, też nie wiadomo, w każdym razie bez nogi, okuli, w mundurze wojskowym, prawda, w czapce, tej rogatywce na głowie, stali w bramach, pod murami, no i śpiewali noc wrześniową. W czasie okupacji, no mnie dość szybko wzięli na przechowanie, poznali się na mnie. Bo byłem dość taki sobie bystry, sprytny chłopak, więc, żeby mnie się jakaś krzywda nie stała, to zabloknęli na przechowanie do obozów koncentracyjnych. Piosenki obozowe to jest już zupełnie odrębny i duży rozdział. Piosenek w obozie było dużo. Ja nie pasjonowałem się ani piosenkami, ani twórczością obozową, które miały na celu pogłębianie jeszcze jakiejś depresji ludzkiej o, o męczarniach, o tragicznych sytuacjach, o śmierci. Ja te piosenki też odrzucałem od siebie i piosenki, i wiersze, jeśli takowe były w obozie. Ja raczej zatrzymywałem się na tych, które podnosiły na duchu, które pomagały w przetrwaniu. Dlatego zorganizowałem w obozie zespół muzyczny. Zresztą ja byłem jedynym amatorem w tym zespole, reszta wszystko to zawodowcy, zespół biłczesowy, tu nawet dobrej klasy. Graliśmy na blokach tzw. muzułmańskich. Graliśmy arystokracji obozowej, w ten sposób staliśmy się popularni. Znani byliśmy z tego, że właśnie graliśmy tylko i wyłącznie melodie polskie. No i kiedy nieraz wracaliśmy już po skończonym graniu, światła wygaszone, nie wolno było przez obóz iść, my wracaliśmy gdzieś z końca obozu na swój barak. Wtedy grał tylko kolega mój na gitarze, ja na tym swoim drewnie. Śpiewaliśmy półgłosem, mimo to we wszystkich barakach ludzie przez okna wyglądali z uśmiechem, z radością, machali nam ręką. Dlatego, że miło, że motyw był krótki, ale był taki jakiś podbudowujący, dający nadzieję i z sympatią był przyjmowany przez więźniów, kolegów. Ja może zaśpiewam ten motyw. I tak w kółko, w kółko, bez przerwy tylko ta piosenka. Następną jedną z piosenek ułożonych w obozie, a którą często graliśmy, to był Marsz Guzenowski. My nazwaliśmy go już Marszem Pożegnalnym, mimo że nie pamiętam dokładnie, chyba w 1943 roku został ułożony przez kolegę Jasia Guzińskiego, znaczy kompozytora. Ułożył melodię, kolega Ćwierk ułożył słowa do ostatniej tylko części, bo to był długi marsz, ale tylko grany, i ostatnia część była przez nas śpiewana. Ten śpiewny motyw wyglądał tak. Jeszcze dokładaliśmy motyw Hej, kto Polak na bagnety. Długi czas nam się to udawało. Wreszcie już krótko przed końcem wojny ostrzeżono nas, że ktoś wydał. Esmani już się orientują, czym jest ta wstawka i polują na nas, żeby nas przyłapać z tą melodią. Wtedy przestaliśmy i ostatni okres graliśmy Marsza Guzanowskiego już bez tej wstawki. To nie była nasza jedyna melodia, za którą można było oddać głowę. Często normalnym w naszym repertuarze był szyldwach, marsyliankę. Graliśmy narodowe melodie polskie, ludowe, a było i tak, że dwa tygodnie przed końcem wojny, w okresie wzmożonego terroru w obozie, pozwoliliśmy sobie na zagranie na bloku Międzynarodówki, na bloku, na którym słuchało nas około 700 ludzi. Wyzwolono obóz w 45. 5 maja 1945 roku. Ja zasadniczo nie jestem zwolennikiem tych wszelkich płaczących melodii. Warszawska, typowa warszawska melodia, przedmieściowa melodia powinna być bojową melodią, tak jak są te czy ta czy wagonowa, czy siekiera motyka. Dnia 1 września to była jest jedna z melodii, która mi absolutnie nie przypadała do gustu. Tak samo zresztą jak po wojnie nie przypadła mi do gustu ta piosenka Warszawo, Ty moja Warszawo na tak jakiś ton płaczący, jękliwy. Bojowa piosenka musi być, pokazywać wciąż walkę. Nie przejmujemy się, damy sobie radę. Ja z tą piosenką zetknąłem się dopiero w obozie koncentracyjnym. Znaczy przywieziona została przez tych, którzy w następnych dopiero latach byli aresztowani. No w czasie, gdy mnie zamknięto, jak mówię, początek 40 roku, ta piosenka jeszcze znana nie była, dlatego, że pierwsze łapanki zaczęły się w maju, chyba bodajże w maju, Czterdziesty rok, to w tym czasie ja już siedziałem w obozie koncentracyjnym. No ale ponieważ to są jedna z, z tych, które mi się podobają, dlatego szybko się nauczyłem i w tej chwili zaśpiełam.